Cześć kochani, witajcie na kanale Better Day. Z tej strony Dorota, jak już chyba wiecie, albo się nie przedstawiałam jeszcze po imieniu, nieważne. Dzisiaj poruszymy temat książek. Tak dobrze słyszycie książki, ja i książki, nie? Każdy się tak dziwi, no. Ale nie, tym razem to nie będzie ani uroda, ani kosmetyki, ani nic w tym deseń, tylko książki. Trochę jestem w innej odsłonie, bo ostatnio mam fazę na różowy, więc stwierdziłam, że założę swoją perukę. Jak chcecie o niej film, to możecie pisać, to wtedy pomyślę, czy zrobić o niej film. W każdym razie zacznijmy, przejdźmy do tematu głównego, czyli właśnie kryminały pani Tessy. To jest akurat pierwsza część. Okej, zacznijmy od tego, że ja fanatyczką nigdy książek nie byłam. Nienawidziłam książek, jeżeli miałam przeczytać lekturę, to po prostu obejrzałam film, przeczytałam, to jest streszczenie krótkie, nie całej, na pewno nie całej, nienawidziłam całych lektur, w ogóle nienawidziłam książek, tak jak wam właśnie wspominałam przed chwilą. Dla mnie to było po prostu coś abstrakcyjnego. Ja i czytanie książek łączyło się no coś takiego jak, nie wiem, truskawka i pomidor. Mam nadzieję, że to nie będzie dobre połączenie, bo jeżeli by było, to bym się pomyliła, ale raczej nie jest. No, w każdym razie tak. I ostatnio weszłam do Carrefoura, posłuchajcie. Weszłam do Carrefoura, patrzę na takim wielkim, nie wiem, czy to była paleta, czy to był jakiś, nie wiem, kosz taki duży stał z książkami. No i patrzę, jakaś ładna mi się okładka wydała, tylko że akurat nie tego, tylko chyba widziałam mumię jako pierwszą. I no zaciekawiło was, powiem. Tyle, tak mnie to zaciekawiło, że wszystkie, oprócz trzech chyba nie mam. Tak mi się wydaje, bo nie mam jeszcze trzynastki, czternastki i szesnastki, tak. Tych trzech tomów nie mam, ale będę ich szukać. Tak. I one były po 10 zł. Normalnie widziałam pod tą ceną 10 zł, kosztują 15. I w Empiku dwie z nich jeszcze kupiłam za 15, bo nie było, bo akurat trafiłam na te tomy, których jeszcze nie było właśnie w Carrefourze. I teraz mi zostało tylko 3. Dlatego tak, może najpierw po prostu zacznijmy od tego, że no nigdy nie darzyłam właśnie sympatią książek. Nigdy nie wiedziałam, co ludzie widzą w książkach. Ale tak przeczytałam pierwszy tom, przeczytałam drugi tom, przeczytałam trzeci tom, a teraz jestem na czwartym tomie i to minęło zaledwie 2,5 tygodnia. Mniej więcej łącznie przeczytałam te 4 tomy tak naprawdę, bo już kończę ten czwarty, w 2,5 tygodnia. No to dla mnie jest w ogóle mistrzostwo. Nigdy jeszcze nie przeczytałam książki w jeden dzień chyba przeczytałam, ale to była taka krótsza na pewno, bo one mają około 400 stron mniej więcej każda. Więc no po prostu gratuluję pani Tesie, że przekonała mnie do książek. O dziwo. Jako pierwszej i chyba jedynej się to udało. Miałam sobie zrobić, poprawić paznokcie, ale nieważne. No, to wymienię wam tytuły i zaraz powiem wam opinię po tych 4. O. No to tak, pierwszy tom to jest chirurg. Drugi to jest dawca. Trzeci to jest skalpel. Czwarty grzesznik. Ten właśnie czytam teraz, jestem na końcu prawie. No, 300 strona. Grawitacja. Jako piąta. Książka, sobowtór, 6 tom, autopsja, ciało, klub Mefista, zaraz mi one runą na podłogę, jak wszystko. Czuję się jak jakaś bibliotekarka, która normalnie wiecie, nie? No, i odkłada. Mumia to była 10, tak dobrze mówię. Infekcja. Temat nam dobrze znany, tylko że nie wirus, tylko infekcja.
Dolina Umarłych i tu mi na Instagramie dziewczyna jakaś pisała, że podobno, a nie, nie Dolina Umarłych. To mi koleżanka mówiła, że Dolina Umarłych jest super. Ja zaraz wam powiem, które. Ogród Kości. To jest akurat 17, tą teraz wzięłam. I to mi pisała dziewczyna, że jest podobno bardzo fajne, więc jestem ciekawa, ale to długa droga jeszcze przede mną. Przed Ogrodem Kości mam jeszcze ostatni, który umrze i to jest 15 tom. I Igrając z ogniem 18. Brakuje mi już, wam zaraz mówię, brakuje mi Milczącej Dziewczyny, Nosiciela i Umrzeć po raz drugi. Tych trzech mi brakuje, więc na nie poluję, 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 jeszcze raz poluję. Także ten. No, czyli ogólnie seria składa się z 18 książek. I moja opinia po tych praktycznie czterech przeczytanych to jest tak. Bardzo łatwo się je czyta. W sensie bardzo szybko się je czyta. Tak wręcz czuje się to, co ona tam pisze, nie? I w każdym razie to nie jest tak, że jak się otworzy książkę, przeczyta się rozdział 2, to już idę spać. Nie, ja zaczęłam pierwszy tom jakoś wieczorem, to było chyba około 22, skończyłam 4 w nocy. Powiedziałam, nie, pójdę spać, dopóki po prostu się nie dowiem przynajmniej jakiejś tam większej części, co tam w tej książce jest. No i tak się kręciłam, że tak siedziałam, 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 minuty mi płynęły, godziny. No i tak wyszło. Ale nie żałuję, bo skończyło się mega fajnie. To była akurat właśnie ta pierwsza, czyli ta. Co? Nie. Nie, nie, nie. Chirurg. Nie będę wam zdradzać, co tam jest, ale naprawdę, jeżeli zobaczycie te też streszczenia, co są z tyłu, o czym jest ta książka na internecie, to jeżeli oczywiście lubicie kryminały, tak? To jest spoko. I też zauważyłam, że większość z nich, znaczy nie wiem, czy większość, tu jest Rizzoli, tu nie ma. Chwila, bo już wam zaraz powiem, o co chodzi. Tak. Tu są takie jakby oddzielne innych powieści, w sensie niektóre się powtarzają, aczkolwiek tak, a tu ogólnie te wszystkie tomy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć tomów jest o Rizzoli i Isles. No, także tyle bym z tego, bo pies zaczął szczekać, więc także tyle z tego odcinka, dziękuję wam i zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Będziemy się widzieć częściej, mam nadzieję. Pa, pa!